Cześć kochani, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci, witajcie w naszym nowym filmie. Dzisiaj mamy dla Was kolejny rodzaj piłeczki odstresowującej, chociaż tym razem jest to serce gumowe, ale też właśnie służy do ściskania go, kiedy się zdenerwujemy. Nazywa się, tak jak widzicie, Squeezy Heart i tak wygląda całkiem szczególnie. Troszeczkę jest obrzydliwe. Można je ściskać, zobaczcie. Wychodzi z niego trochę powietrza za każdym ściśnięciem, ale nie wydaje ono dźwięków. Dziwnie jest trzymać w dłoniach serce. Nie wiem, czy jest wielkości prawdziwego serca. Chyba nie, chyba jest za duże. Napiszcie mi w komentarzach, jeśli się mylę. Napiszcie mi, co o nim sądzicie. Chociaż mimo, że nie jest właśnie chyba w prawdziwym rozmiarze, to ma wyglądać jak prawdziwe serce. Nie jest to serce, które znamy z emotek, czy serce, które zazwyczaj sobie rysujemy dla kogoś na przykład, tylko właśnie realistycznie pokazane serce. Mamy żyły, mamy tętnice, aorty, wszystko tutaj jest. Kolor też pewnie się zgadza. I zobaczcie, właśnie kiedy je ściskamy, to wychodzi z niego powietrze. Jest to właśnie serce do ściskania. Nie wiem, co jeszcze więcej można z nim zrobić. Taki gadżet można kogoś przestraszyć, kogoś rozśmieszyć, zrobić jakiś kawał. Śmiesznie właśnie, że wychodzi to powietrze. Sprawdzam, w którym miejscu to powietrze wychodzi. Chyba właśnie z tej dziurki, którą Wam pokazywałam. Ma wyglądać jak prawdziwe serce. Napiszcie mi, co o nim sądzicie. A właśnie mi się teraz, tak mi wpadło do głowy, że jest idealne na Halloween. Tak, napiszcie mi, co byście z nim zrobili. Jestem bardzo ciekawa Waszych pomysłów, bo zawsze macie jakieś ciekawe. Napiszcie mi, co o nim sądzicie. Jak dla mnie jest ona trochę obrzydliwe. Wygląda bardzo realistycznie. Świetne, żeby kogoś przestraszyć. Właśnie świetny gadżet, jeżeli chcemy być potworem na Halloween. Albo też właśnie możemy je sobie ściskać, kiedy się zdenerwujemy. Idealne, żeby się wyżyć po stresującym dniu. I właśnie tylko różni się kształtem, bo wszystkie te piłeczki odstresowujące są okrągłe, a tu właśnie mamy taki podłużny kształt. Napiszcie mi, co byście z takim sercem zrobili i co my mamy z tym sercem dalej zrobić. Czy chcecie zobaczyć, jak je przecinamy? Nie wiem, napiszcie mi, jaki macie na nie pomysł. Śmieszny gadżet, trochę śmieszny, trochę obrzydliwy. Wychodzi cały czas właśnie z niego powietrze. Ciekawe, co jest w środku. Czekam na Wasze komentarze, komentujcie śmiało. Jeżeli ten gadżet i ten film Wam się podobały, to czekamy na kciuki w górę. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.